Wybitne osiągnięcia młodych sportowców docenione. W czwartek na Stadionie Śląskim dobrze zapowiadające się przyszłe gwiazdy sportu odebrały z rąk przedstawicieli województwa śląskiego nagrody. Niektórzy po raz pierwszy. Zaczęło się od brązowego medalu Mistrzostw Europy Seniorów. Następnie był złoty medal na Mistrzostwach Polski Seniorów i piąte miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów. Startowałem w Mistrzostwach Europy. Ponownie udało mi się powtórzyć sukces z roku poprzedniego i znowu się to zakończyło brązowym medalem. Naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń. Każdy sportowiec trenuje cały sezon w klubie, a później niektórzy odpoczywają, a niektórzy właśnie zostają powołani do reprezentacji. No i przygotowują się do najważniejszych turniejów. W moim przypadku były to Mistrzostwa Europy. Więc zaraz, tak jak powiedziałam, zaraz po sezonie klubowym pojechałam na kadrę. No i były to naprawdę ciężkie przygotowania do tych mistrzostw. Myślę, że też wynik mówi sam za siebie, że naprawdę zrobiliśmy dobrą robotę. 51 sportowców otrzymało stypendia na łączną kwotę 93 tysięcy złotych. Zwycięzcy kolejny rok z rzędu dowodzą, że Śląsk sportem stoi i to właśnie z naszego regionu wyłaniają się wielkie nazwiska światowego formatu. Jesteście naszą dumą, klubą województwa. Dzięki Wam jest o nas słychać nie tylko na kanwie ogólnopolskiej, ale także międzynarodowej. Także bardzo Wam dziękuję za to poświęcenie, które wkładacie na co dzień i zaangażowanie. Życzę Wam dalszych sukcesów. Władze województwa przy tej okazji podkreślały, że osiągnięcia sportowców są motywacją do inwestycji w infrastrukturę sportową oraz jej modernizację. Bo aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje talenty, potrzebują obiektów, których w województwie śląskim przybywa. Jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który posiada stadion. Wszystkie inne stadiony należą do miast, a województwo śląskie posiada jeden stadion, Stadion Śląski, który mocno inwestuje, remontuje i myślę, że to też przynosi realne owoce. I tym bardziej się cieszę, że możemy tutaj Państwu podziękować za te wsparcie, podziękować za tą pracę i życzyć kolejnych wielkich sukcesów. W latach 2019-2023 na nagrody dla sportowców śląskie przeznaczyło łącznie 471 tysięcy złotych.